Skoro już potrafimy rozpatrywać ruch, który odbywa się jednocześnie w dwóch kierunkach prostopadłych, to utrudnimy sobie jeszcze tym razem problem i zajmiemy się rozwiązaniem takiego zagadnienia. Mamy rzekę o pewnej szerokości D. Za chwilę sobie przyjmiemy jakąś wartość, która płynie sobie w prawo z pewną woda przemieszcza się z pewną prędkością V, ż. I mamy wioślarza, który na swojej łódce chce przemieścić się na drugą stronę, ale dokładnie na drugą stronę rzeki i powinien łódkę skierować w ten sposób, żeby nurt rzeki nie zniósł go w żadną stronę, czyli życzymy sobie, żeby łódka przemieściła się dokładnie w kierunku prostopadłym na drugą stronę. Pytanie brzmi tak, jak wioślarz powinien skierować swoją łódkę, żeby go nie zniosło w prawo. Przyjmijmy sobie pewne wartości. Powiedzmy, że szerokość rzeki D wynosi 200 metrów. Powiedzmy, że prędkość rzeki, szybkość nurtu rzeki wynosi 5 metrów na sekundę, a prędkość własna łódki, taka jaką nasz wioślarz może osiągnąć, niech wynosi 10 metrów na sekundę. No i pytanie jest, w jaki sposób wioślarz powinien skierować swoją łódkę, żeby go nie zniosło w prawo. To zagadnienie jest już trudniejsze niż to rozwiązywane przez nas poprzednio. Spróbujmy się nad nim zastanowić. Przede wszystkim wiemy, że prędkość łódki będzie wypadkową prędkości nurtu, prędkości rzeki i prędkości własnej łódki. I wiemy, że ta prędkość wypadkowa musi leżeć na tej linii, którą teraz narysowałam, dlatego, że nie chcemy, żeby łódka przesunęła nam się w prawo, żeby ją zniosło w prawo. Wiemy jednocześnie, że czyli tak musi być skierowana prędkość wypadkowa w tym kierunku. No ale jak powstaje prędkość wypadkowa? No, prędkość wypadkowa powstaje w ten sposób, że do prędkości łódki, zaznaczmy tę prędkość łódki w tym miejscu, tu na początku, musimy dodać prędkość do prędkości rzeki, VZ. Musimy dodać prędkość własną łódki i suma wektorowa tych dwóch prędkości ma dać prędkość skierowaną prostopadle do brzegu rzeki. No to wiemy, jak dodawać wektory. Wektory dodajemy zgodnie z regułą równoległoboku. Domyślamy się, że ten kierunek to będzie jakiś kierunek w tę stronę, ja teraz narysuję dokładnie, nie wiedząc, jak to będzie. Domyślamy się, że wtedy suma tych dwóch wektorów da to, co trzeba. Ale ile to musi wynosić? No, musimy sobie gdzieś tutaj odłożyć długość wektora prędkości własnej łódki, gdzieś na boku, powiedzmy w tym miejscu. Wartość tej prędkości jest dwa razy większa, więc to będzie jakiś taki wektor. Prędkość własna łódki, podpisałam ją. I teraz ta prędkość musi być tak skierowana, żeby suma wypadała dokładnie w kierunku prostopadłym do brzegu. Wektory dodajemy tak, że albo budujemy przekątną równoległoboku zbudowanego na dwóch wektorach, albo do końca pierwszego wektora dodajemy drugi wektor. No i to będzie może tym razem lepsza metoda. Najlepiej by było wziąć cyrkiel, odmierzyć długość równą wartości prędkości łódki, umieścić ten cyrkiel, nóżkę cyrkla tutaj w tym miejscu
gdzie stawiam kropkę teraz, czyli w końcu wektora prędkość rzeki, a drugi koniec musi się przeciąć z tym kierunkiem, który sobie życzymy i ta wartość musi być równa wartość tego boku, o powiedzmy, że to jest gdzieś tu, i wartość tego boku musi być równa dokładnie wartości prędkości własnej łódki. Czyli teraz rysujemy sobie tutaj wektor i to jest wektor, którego wartość jest równa wartości prędkości własnej łódki, a kierunek musi być taki. Widać teraz, mogę równie dobrze narysować go tutaj w tym miejscu. O, teraz już ten kierunek będzie poprawniej narysowany, to będzie taki kierunek. Tak. W ten sposób. To jest też wektor, którego wartość jest równa wartości prędkości łódki, a kierunek jest taki, żeby po dodaniu go do wektora prędkości rzeki otrzymać wypadkową prędkość łódki. Popatrzmy, to jest taki wektor, który rysuję tutaj grubszą linią, może właśnie linią taką pogrubioną na czerwono. O, dotąd. To jest prędkość wypadkowa. Zapiszemy to tutaj, dam taki odnośnik. To jest prędkość wypadkowa naszej łódki. I widać, że ta prędkość jest teraz skierowana prostopadle do brzegu rzeki. No ale ile wynosi wartość tej prędkości wypadkowej? Z konstrukcji sumy tych wektorów wynika, że tym razem mamy taką zależność. Wartość prędkości rzeki w kwadracie dodać wartość prędkości wypadkowej w kwadracie to jest wartość prędkości własnej łódki w kwadracie. A więc prędkość wypadkowa w kwadracie to jest prędkość własna łódki w kwadracie odjąć wartość prędkości rzeki w kwadracie. Czyli prędkość wypadkowa będzie równa pierwiastkowi z prędkości łódki w kwadracie minus, nie plus, tylko tym razem minus, ścieram, tak, minus prędkość rzeki w kwadracie. No i możemy obliczyć, że wartość tej prędkości wypadkowej będzie wynosiła pierwiastkowi z 100 metrów kwadrat na sekundę kwadrat odjąć 25 metrów kwadrat na sekundę kwadrat i pierwiastek z tego wszystkiego, czyli to jest pierwiastek z 75 metrów na sekundę, to jest 75, to jest 25 razy 3, a pierwiastek z 25 to jest 5, czyli to jest 5 pierwiastków z 3 metra na sekundę. Z taką prędkością wypadkową może płynąć nasz wioślarz. Pytanie, pod jakim kątem, zaznaczę kąt może na zielono, pod jakim kątem alfa do tego kierunku, w którym chciałby on płynąć, powinien skierować swoją łódkę. No to widać teraz, że możemy użyć tutaj dowolnej funkcji trygonometrycznej, takiej jaka nam byłaby najwygodniejsza. No chyba najwygodniej jest obliczyć kosinus kąta alfa, mianowicie, a nie, nawet sinus kąta alfa będzie to prostsze do zrobienia. Mianowicie widać, że sinus
kąta alfa, czyli tego kierunku, pod jakim należy do kierunku prostopadłego skierować łódkę, żeby przepłynąć bez dokładnie naprzeciwu brzeg i żeby nas nie zniosło, to jest wartość prędkości rzeki podzielona przez wartość prędkości własnej łódki. A to jest równe, jednostki się skrócą oczywiście, 5 dziesiątych, czyli 1 druga. A wszyscy doskonale wiemy, że sinus kąta alfa, jeżeli sinus kąta alfa jest 1 druga, to w pierwszej ćwiartce ten kąt alfa wynosi 30 stopni. Z czego wynika, że jeżeli chcemy przy takich wartościach prędkości rzeki i łódki dostać się na drugą stronę i żeby nas nie zniosło, musimy skierować naszą łódkę pod kątem 30 stopni do tego kierunku, w którym chcemy przepłynąć. Widać, że wypadkowa prędkość, z jaką będziemy się poruszać, jest mniejsza od prędkości własnej łódki. Nie da się w takiej sytuacji, kiedy jednocześnie działa prąd rzeki, płynąć z prędkością równą prędkości własnej łódki albo z prędkością większą od tej prędkości własnej. Można się też zastanowić, czy dla każdej wartości prędkości własnej łódki da się ten problem rozwiązać, czyli czy uda nam się przepłynąć w ten sposób na drugą stronę rzeki. Otóż pozostawiam Wam do rozważenia i przeanalizowania takiej sytuacji i dojdziecie do wniosku, że jest pewne ograniczenie na prędkość własną, to znaczy ta prędkość własna łódki nie może być mniejsza od pewnej wartości, a jakiej? No to spróbujcie sami odpowiedzieć sobie na to pytanie, analizując, jak to będzie z tym znoszeniem łódki przez prąd rzeki.